Bernard Maseli, zapraszam. Świat na głowie, Renata Głowacka, witamy Państwa. Witam serdecznie. Prawdziwy profesor, doktor, docent, habilitowany, belwederski. Ale obiecałeś, że to będzie później w rozmowie o profesurze. Bardzo się cieszę, że jesteś u nas. Ja się cieszę, ogromnie, ogromnie. Wiesz, ty jesteś takim profesorem debiutującym, bo wydajesz pierwszą swoją autorską płytę. A, tak, tak. To jest w ogóle bardzo dziwne, bo policzyłem ostatnio te wydawnictwa i wyszło mi, że mam ponad 90 płyt nagranych z różnymi wykonawcami. Mam kilka takich projektów, które są de facto moimi składami autorskimi, ale wkład muzyków te płyty poszczególnych jest tak ogromne, że trudno mi powiedzieć, że to jest rzeczywiście moja produkcja od początku do końca. Więc de facto nie mam takiej płyty swojej żadnej i to chyba najwyższa pora, żeby coś takiego zrobić. Ja sobie po prostu obiecałem kiedyś, że jak przekroczę 50, to nagram sobie wreszcie swoją płytę. No tak, no nosiłeś to dziecko, nosiłeś. Czy to nie jest ciut przenoszone dziecko? Nie. Nie, ta płyta tak naprawdę powinna się nazywać takie wielkie dziękuję, bo to, ja tę płytę wydaję, nie ukrywam, oczywiście po to, żeby zrobić sobie prezent, ale przede wszystkim ta płyta to jest prezent dla tych wszystkich ludzi, którzy mnie wspierają przez lata, bo to jest niezwykłe grać na instrumentach, które są niszowe, mało popularne i mieć tak ogromne wsparcie od ludzi. To muszę ci powiedzieć, że to jest być może jedna z najfajniejszych rzeczy, jaka mnie w ogóle spotkała w życiu. I pisząc materiał na tą płytę, robiąc każdy jeden takt z tej płyty, cały czas miałem gdzieś z tyłu głowy właśnie takie wielkie podziękowanie. Zresztą nawet od strony graficznej pomyśleliśmy o tym i tam mam taki fajny pomysł, ale teraz tego nie zdradzę, ale mam taki fajny pomysł, który tam się pojawia na okładce właśnie jako podziękowanie dla tych wszystkich ludzi. Nie, myślę, że nie. Poza tym ja prywatnie uważam, że ja jestem, wiesz, oldschoolowym gościem. Ja prywatnie uważam, że płytę wydajesz wtedy, kiedy masz coś do powiedzenia. Nie dlatego, że umiesz grać na instrumencie. To To jest trochę za mało, jak dla mnie. To jest bardzo późno, ja wiem o tym. Wiem, że to, ale znam też, wiesz, gram od 8 lat z Deanem Brownem, wybitnym gitarzystą fusion ze Stanów, który swoje płyty autorskie zaczął wydawać naprawdę bardzo późno też. Może nie w wieku 55 lat, ale miał tam już pod 50, jak zaczął wydawać płyty. I on też ma takie zdanie, że wiesz, wydaje płyty wtedy, kiedy wiem, że mam coś do powiedzenia, że to coś znaczy. Teraz patrząc na ilość wydawnictw, które się pojawiają prawie w każdym tygodniu, no to jest jakiś, wiesz, jakaś masakra. No. To zaczynamy od podziękowań. Zaczęło się od Marka Raduli. Tak. Kupił natychmiast pomysł. No Marek tak naprawdę to mi uratował tyłek, muszę ci powiedzieć, bo wiesz, ja miałem koncepcję taką bardzo dziwną. Pisząc ten materiał, wymyśliłem sobie, że oczywiście będę pisał jak zwykle kompozycje, jakieś fajne na moją płytę, takie, siakie i owakie, ale myślałem o normalnych kompozycjach takich, że tam będzie sekcja do tego jakaś, wiesz, jakiś zestaw perkusyjny, bas, wiesz, ktoś tam jeszcze i pewnie jacyś goście, no bo to ma być płyta jakaś w pewnym sensie jubileuszowa dla mnie i taka specjalna. No ale zrobiło się tak strasznie dziwnie i ja to strasznie lubię, kiedy jest taka sytuacja, że pewnych rzeczy nie kontrolujesz, bo one się dzieją same, a są fajne. A tutaj się zadziało fajne, samo to, że ja siadłem do pisania utworów podczas przerwy letniej. Na naszej uczelni wszystkie klasy były wolne, bo studenci pojechali hasać po plażach. Ale to teraz brzmi, nie? Pojechali sobie hasać po plażach. Matko Pojedziemy Boska. Jeszcze. No pewnie, że tak. Ja mieszkam w ogóle, wiesz, kilka minut od plaży, także mam nadzieję, że będziemy hasać. Pewnie, że tak. I cóż, i ja wykorzystałem ten czas, wyjąłem instrumenty, jakie były możliwe, a ponieważ zauważyłem, że jak się pisze kompozycje, to bardzo często przeszkadzają takie małe pierdoły, ale które ci rozwalają pracę. Jak na przykład to, że musisz mikrofony przestawić do innego instrumentu, który sobie wymyśliłeś, że tam będzie grał coś. Więc korzystając z tego, że nikogo nie było, obstawiłem vibrafon, marimbę, mojego maletkata, tę elektroniczną klawiaturę, którą znasz, bo razem składaliśmy ją po moim koncercie tutaj, kalimbę, na której grałem, coś tam jeszcze i to wszystko obstawiłem mikrofonami i zacząłem pisać poszczególne utwory. I robiłem to w taki sposób, że na przykład linię melodyczną grałem na vibrafonie i plus jakieś akordy. Jak mi był potrzebny bas, to zagrałem to na marimbie, bo ona ma tam rejestr dolny, piękny, wiesz. Ale z myślą o tym, że to będzie oczywiście grane przez bas, później przez bębny i tam różne rzeczy. I jak to ponagrywałem, to ja mam taki zwyczaj, że zostawiam te kompozycje na jakiś czas, ponieważ to jest takie osobiste, że każdy, kto pracuje z obrazem albo z dźwiękiem, to zauważa, że po pewnym czasie, jak pracujesz nad jakimś materiałem, zaczyna ci się wszystko podobać. To znaczy, że to jest taki znak, że już się przyzwyczaiłeś do tego. Tam na pewno są jakieś błędy, ale już jesteś tak przyzwyczajony do tego, że już tego ani nie widzisz, ani nie słyszysz. I to samo z kompozycjami. Jak piszę, no to w pewnym momencie już mi się wydaje, nie, no to jest naprawdę mega, wiesz. I teraz sobie robisz przerwę na przykład na miesiąc i puszczasz te same numery i mówisz, Matko Boska, ale to słaby jest. To ja zrobiłem? Tak. No i ja mam taki zwyczaj, że jeżeli coś piszę, to zostawiam na jakiś czas i się zajmuję kompletnie czymś innym. I ja to nie był miesiąc, ale jakieś 3 tygodnie wróciłem do tego i puściłem sobie te traki, które tam ponagrywałem na tych instrumentach. I teraz co usłyszałem? Usłyszałem zbiór ponakładanych na siebie instrumentów melodycznych, perkusyjnych, marimb, vibrafonów, wiesz, tego wszystkiego. I muszę powiedzieć, że trochę odpadłem, bo uderzyło mnie brzmienie, które jest kompletnie inne, unikalne. Wiesz, i mówię, ty chłopaku, ty przez przypadek masz w ogóle za darmola koncepcję na płytę. Nie musisz wymyślać żadnej sekcji, masz coś, co jest unikalne. To trochę zaczęło brzmieć jak, nie wiem, czy słuchałeś kiedyś Franka Zappy? Tak. Słuchałaś Franka Zappy? Oczywiście mam edukację w domu, ponieważ rozwijam się jazzowo, to mój mąż ostatnio podsunął mi 2 płyty Franka Zappy. No tam są takie płyty z takimi charakterystycznymi partiami ksylofonu. Trochę gdzieś mi ten Franek Zappa momentami właśnie brzmiał w tym wszystkim i nagle zdałem sobie sprawę, że oto mam gotową koncepcję, jak już powiedziałem, która jest oryginalna. Bo mam, wiesz, zbudowaną fakturę tych wszystkich utworów z tych instrumentów ponakładanych na siebie. I de facto niewiele tam trzeba do tego, żeby to było gotowe. No ale teraz, no jednakowoż, wiesz, chciałem zaprosić gości swoich na tą płytę. Nie chciałem, żeby to była płyta solo, na Boga. Ale koncepcja ta główna została taka sama, czyli jakby te instrumenty sztabkowe tworzą szkielet całej kompozycji, a gość dogrywa i tworzy ze mną partie, które brakują strukturalnie, gdzieś tam w fakturze są jakieś dziury, trzeba uzupełnić partiami, trzeba dograć różne. No i Marek Raduli, muszę powiedzieć, że on jest nieprawdopodobny. No, zrobił to jako pierwszy. Bo, no wiesz, przychodzisz do gitarzysty elektrycznego i mówisz mu: Mareczku, bo ja mam taki numer, wiesz, cymbałki i chciałbym, żebyś ty z gitarą tam jeszcze... No, no wiesz, jak to brzmi, no to jest po prostu typu... Przepraszam, żartujemy czy rozmawiamy poważnie? I cała niezwykłość tej sytuacji polegała na tym, że ja mu nie tłumaczyłem dokładnie, o co chodzi. Ja powiedziałem mu tylko: słuchaj, pomysł jest taki, że ty ze mną wspólnie w dwójkę robisz fakturę całego utworu. I on mi mniej więcej za 2 miesiące wysłał partię gitar, wielu gitar, akustycznych i elektrycznych. Ja to odebrałem i jak to wstawiłem do aranżacji, to odpadłem. To jest dokładnie tak, jakby mi facet siedział w głowie. On dokładnie zrozumiał, o co chodzi, wiesz. Nie poprzesyłał mi samych jakichś tematów czy samych solówek, tylko poprzesyłał mi pełno riffów, na których ja mogłem, gitarowych różnych, na których ja to mogłem wszystko zbudować. Koniec końcem ten utwór ma ponad 140 traków, gdzie tak naprawdę gra tylko Marek, ja i Beata Przybytek śpiewa chórki, ale dosłownie w kilku miejscach, ale robimy to w dwójkę i tam nie brakuje niczego, kompletnie niczego. Jest w ogóle, wiesz, to brzmi prawie symfonicznie, to jest ogromna masa dźwięków różnych i teraz dlaczego tak Marka, oprócz tego, że to zrobił, tak zagrał w ogóle pięknie, wspaniały solo, tam gra Matko Boska, to jeszcze... Ja dzięki temu miałem takie swoiste demo, z którym mogłem potem łazić do kolejnych wykonawców i widząc ich przerażone miny, wiesz, wyciągałem, poszedłem do Grzesia Skawińskiego, bo przecież mieszkamy koło siebie niedaleko, strasznie się lubimy i kochamy. I miałem baladę rockową. Tam jest balada rockowa na tej płycie, nazywa się Sopot. I to jest po prostu rockowa balada, gdzie moje drabiny, jak to my mówimy kolokwialnie u nas w naszym środowisku, grają z gitarami Grzesia Skawińskiego. No i teraz sobie wyobraź też, że przychodzę do Grzesia i mówię mu: słuchaj, mam baladę rockową, gdzie chciałbym, żebyś grał, wiesz, z wibrafonem, z marimbą i z ksylofonem i z tym wszystkim. No a tutaj, wiesz, mając to demo, było mi łatwo rozmawiać z poszczególnymi wykonawcami, bo zawsze wtedy, jak widziałem na twarzach takie zwątpienie, wiesz, to wyjmowałem to demo i mówię: to taka jest koncepcja, to o to chodzi. To jeszcze nie było gotowe, ale używałem tego nagrania z Markiem właśnie jako demówki i to mi okropnie pomogło, bo później już kolejne utwory coraz łatwiej tego materiału było, coraz więcej. A tam jest 30 wykonawców. Prawie. 25, w końcu policzyłem, dokładnie jest 25. Pamiętam, jak ostatni raz to byłeś, opowiadałeś o zapowiadającej się trasie koncertowej z Epronem. Tak, z DJ Epronem. Z DJ-em. No, byłeś zafascynowany nim. Niestety no, trasa z powodów pandemii została odwołana, ale dwukrotnie. Aha. Musisz sobie, dajesz wiarę, że zrobiliśmy ją na wiosnę, moment przed lockdownem, po czym, wiesz, moment później wszyscy kontrahenci wyrazili zainteresowanie, żebyśmy jednak koniecznie w dwójkę przyjechali z Epromem. No i zrobiliśmy drugi raz tą trasę i znowu się nie udało. Ale można go usłyszeć na płycie. Można go usłyszeć na płycie i zrobił świetny kawałek. Najprawdopodobniej to będzie, myślę, że to będzie jeden z takich numerów, który będzie najmocniej pamiętany z całej płyty. Jest tam też taki kawałek bluesowy, Beata Przybytek śpiewa o uczuciach, namiętności. Czy twoje instrumenty dają radę w takiej bluesowej? No to było ciężkie, bo ja też myśląc o jakiejś konstrukcji całości płyty, musiałem mieć oprócz takich bardzo zbudowanych form też formy kameralne, które zmieniają ten świat dźwiękowy kompletnie i budują zupełnie inny nastrój. Więc z Beatą mamy taki szalenie intymny utwór, w którym Beata śpiewa, a ja po prostu gram tylko na wibrafonie i na marimbie dogrywam solo tam w środku i gdzieś wokół jej głosu, ale tak naprawdę to jest taka maluteńka, mega kameralna sytuacja. No ale tekst jest o namiętnościach i takich ogromnych i ciężko było to po prostu, no ale to wyzwanie, wiesz, no wyzwanie. Ja też nie ukrywam, że całe życie trochę walczę z tym, żeby zdjąć odium z wibrafonu, tego instrumentu takiego mega ślicznego, który tak naprawdę najlepiej się nadaje do grania kolęd, wiesz, jest taki cudowny taki bombkowaty, wszystkim się kojarzy z, wiesz, z Jingle Bell i w ogóle jak ja byłem na studiach w Katowicach, to jak był taki czas jak teraz, to zawsze wszyscy mi kazali grać kolędy codziennie wieczorem. Nie mogłem ćwiczyć, musiałem siedzieć i tam wiesz, a ten instrument, jak każdy instrument przemawia pełnym głosem, to jest pełnoprawny instrument i ja też dlatego ten utwór wymyśliłem, że to było chyba największe wyzwanie dla mnie na tej płycie. No byłem sam i tylko głos dziewczyny, która śpiewa po prostu, wiesz, no Beata śpiewa fenomenalnie dobrze i ten głos taki zmysłowy, pełen pasji, no i jasnym wibrafonikiem pod spodem, wiesz, no to nie jest proste, naprawdę nie jest proste, ale myślę, że wyszło. Kosztowało mnie troszeczkę zdrowia i pracy, ale myślę, że wyszło. Ty stworzyłeś sobie taką playlistę. Obserwując swoich studentów, doszedłeś do wniosku, że nikt dzisiaj nie słucha płyty całej, od pierwszego do ostatniego utworu. Stąd ta różnorodność? Tak. Tak, absolutnie tak. Poza tym to też troszkę wyszło jakby z samej, też z tego, że tych gości jest tak szalenie dużo. Ta płyta była nagrywana w, sam nie wiem w ilu miejscach, w ilu studiach nagraniowych na świecie i w Polsce. Przecież ja tam mam praktycznie połowę obsady gdzieś ze świata ludzi. I no jak zacząłem się zastanawiać, wiesz, jak to wszystko jakby, jaki tu wspólne elementy jakoś uwypuklić, to zdałem sobie sprawę, że to kompletnie nie ma sensu. Po prostu właśnie należy wręcz podkreślić to, że to jest eklektyczna płyta i że te elementy są... tak jak powiedziałaś, to po prostu jest, postarałem się wykorzystać to, w jaki sposób młodzież dzisiaj podchodzi do muzyki. Czyli wychodzi album jakiegoś wykonawcy i najczęściej to się kończy w taki sposób, że ktoś to bierze, kupuje na Spotify albo gdziekolwiek i wyciąga z tego albumu jeden utwór albo dwa i nosi przy sobie taką playlistę swoją, na której słucha te kawałki i koniec końcem taką koncepcję obrałem, że te utwory na tej płycie są kompletnie inne i proszę bardzo, to ci pasuje, tamto ci pasuje. Jeżeli jeden utwór z tej płyty zostanie z tobą na dłużej, ja już jestem wtedy mega szczęśliwy. Płyta nosi tytuł Tułacz. Drifter, tak. Okładka tej płyty to jest dwóch profesorów Maselich. Jeden stoi z instrumentem, a drugi jest przebrany za to, za szamana? To dlatego, że szamanisz w muzyce? O co chodzi? Nie, nie. Ta płyta ma generalnie dwa kolory. Jest po prostu, jedna z nich obejmuje taki... prawie to się symetrycznie dzieli. Jedna część płyty to jest po prostu szeroko pojęta współczesna muzyka rozrywkowa. R&B, fusion, funk, soul, blues, pop, wiesz, niekoniecznie w współczesnej odsłonie, bo mam na przykład numer z R&B z Kubą Badachem, który jest mega oldschoolowy, taki prawie tam lamotał, ale ja lubię. No. No wolno ci. Słuchaj, 55 lat to jest taka fajna rzecz. Możesz otwartym tekstem mówić, co lubisz. Tak. Możesz otwartym tekstem mówić, co lubisz, co nie lubisz. Nie musisz się przejmować, że jakiś krytyk napisze na przykład, że wiesz, za mało jazzu jest na płycie. Okej, dobra, masz kupę innych płyt, możesz wziąć inne płyty, nie musisz brać mojej płyty. Ty sobie postawiłeś taką granicę, że wydasz płytę wtedy, kiedy będziesz miał jeszcze dużo sił. Tak. Ale ja patrzę na ciebie na koncertach, jak ty grasz, to ty tą płytę za 20 lat mogłeś wydać. Wiesz co, to jest taki temat, który się często ludzie się oburzają, a to są przecież oczywistości. Ja mam instrument, który wymaga po prostu siły fizycznej i kondycji bardzo dobrej. No przecież nie powiesz mi, że wiesz, za 10 lat, jak będę miał 65 lat, to będę miał tyle sił, co teraz. No nie, to się po prostu nie da. No, mogę tutaj używać dużo botoksu, wiesz, i tak się to skończy. Więc postanowiłem, że trzeba to zrobić teraz jeszcze. Zresztą to jest taki ostatni moment dla mnie, żeby zrealizować wszystkie moje marzenia, te, które już mam w głowie, następną płytę i jeszcze następniejszą. I to by było to, co wiem, że muszę zrealizować i trzeba to zrobić do 60-tki zdecydowanie. Bo jeszcze wtedy jestem w stanie korzystać z doświadczenia, z wiedzy, a równocześnie ciało jest jeszcze na tyle posłuszne, że dam radę to wszystko ugrać. To nie ma, też żeby być dobrze zrozumianym, to nie ma niczego wspólnego z przekazem oraz opowieścią i z jakością tego, co prezentujesz na koncercie. Nie. Ja byłem wielokrotnie na koncertach muzyków, którzy byli bardzo wiekowi i ewidentnie mieli kłopoty z graniem po prostu już ze względu właśnie na problemy zdrowotne, różne takie. Mogę podać taki bardzo drastyczny przykład, ale byliśmy z Urszulą Dudziak na trasie w Niemczech z zespołem Walk Away, gdzie otwieraliśmy koncerty Milesa Davisa, o czym w ogóle niewiele osób w kraju wie, ale jesteśmy jedynym polskim zespołem, który oficjalnie otwierał koncerty Milesa Davisa i koniec końcem, jak ja marzyłem całe życie, będąc młodym muzykiem praktykującym dopiero tą dziedzinę sztuki, marzyłem o tym, żeby Milesa usłyszeć na żywo, to koniec końców na żywo go usłyszałem 11 razy w swoim życiu. I byłem na koncercie chyba w Freiburgu w Niemczech, a może w Singen, nieważne. Miles tego wieczoru czuł się bardzo źle. To po prostu widzieliśmy, no ewidentnie. Czuł się bardzo źle. On zresztą to już były ostatnie lata jego aktywności i no widać było, że on naprawdę cierpiał. Dokuczało mu nie wiem co, ale no po prostu widać było, że go boli go ciało, po prostu ledwo się porusza. I grał solo w utworze Human Nature, który wszyscy znamy. I w tym solo, ja to wiele razy na koncertach mówiłem, w tym solo od strony merytorycznej było bardzo dużo niedociągnięć, wiesz, nie odpalały mu dźwięki, nie odzywały się, łamała się fraza albo coś. Równocześnie to było coś tak nieprawdopodobnie przejmującego i tak niezwykle mocnego. Ja nawet miałem takie wrażenie, że to jest nieprzyzwoite, że to jest tak intymne, że nagle ja zostałem zaproszony do sytuacji, czułem ogromne wyróżnienie, że mogę tego posłuchać. I było to tak mocno wzruszające, że z Adasiem Wendtem staliśmy saksofonistą z Walk Away pod sceną i nagle się złapaliśmy na tym, że nam łzy kampią po policzkach, mimo tego, że to solo było tak straszliwie niedoskonałe, ale równocześnie tak nieprawdopodobną siłą te emocje, ten cały ból i to wszystko pewnie miał po prostu serdecznie dosyć tej sceny, ale to wszystko poszło w te dźwięki w taki sposób, że no nie zapomnę tego. No dzisiaj ci to opowiadam po tych wszystkich latach. Ileż koncertów słyszałem wykonawców, którzy byli fenomenalni technicznie, ale nic z tego nie zapamiętałem, nic mnie tam nie poruszyło w tym wszystkim. Także to nie ma nic wspólnego z tym, co masz w sobie. Ale jeżeli nagrywasz płytę swoją, to oczywiście, że mi się marzy, żebym tą swoją płytę miał taką jeszcze, jak daję radę wygrać to wszystko, co mi w głowie brzęczy. Myślę, że to oczywiste. Ty chciałeś pokazać instrumenty sztabkowe w różnych sytuacjach, w różnych gatunkach muzycznych. A ty się przygotowałaś? Tak? Tak, ja mam od dawna taką ideę fix. Ja się ogromnie czuję zaszczycony tym, że środowisko jazzowe mnie zaakceptowało i jestem z tego mega dumny. Ale też oczywiście mam też świadomość, że od zawsze gdzieś jestem na obrzeżach tego wszystkiego. Gram różne rzeczy z różnymi wykonawcami w różnych miejscach, na różnych festiwalach i proszę mi uwierzyć, że jestem bardzo dumny z tego, że na przykład wystąpiłem chyba jako jedyny wibrafonista na całym festiwalu w Opolu, grając prawie wszystkim wykonawcom zespołem Walk Away. Jak również dwukrotnie na festiwalu w Jarocinie i na wielu takich innych imprezach. A dlaczego? A z bardzo prostego powodu. Tylko dlatego, że całe mnóstwo tych ludzi, myślę, że 98% tych ludzi na tych koncertach pierwszy raz w życiu miał okazję posłuchać i zobaczyć te instrumenty. I myślę, że to im na pewno nie zaszkodziło, a wręcz przeciwnie. Więc... Miałam o to zapytać, to teraz zapytam o co innego, jak powiedziałeś o Jarocinie. To co takiego jest w tych instrumentach? Że ty jesteś im wierny i że one tak wciągają ludzi? Jezu, nie umiem na to odpowiedzieć. Są takie sytuacje, które uważam po prostu, że szalenie niesprawiedliwe. No, wiesz, są instrumenty, które są... Jak to teraz powiedzieć, żeby się znowu nie narazić? Na przykład... Są instrumenty, zgodzisz się, że są instrumenty, które są popularne i które wszyscy chętnie słuchają i one też jakby egzystują w innych widełkach, jeżeli idzie o nie wiem nawet jak to ująć, popularność z popularnością, o ważność, a na przykład w innej klasie, w innej półce. Koniec końców przecież w każdego rodzaju, w każdej stylistyce to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Zgodzisz się czy nie? Kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Ale teraz popatrz. Jeżeli przyjedzie do nas wybitny wibrafonista, to tylko kilka osób zauważy. Ja to często obserwuję w prasie jazzowej, w wywiadach, wiesz, w recenzjach, że na przykład jeżeli przyjeżdża Herbie Hancock, to oczywiście cała Polska wie i nawet ludzie, którzy się jazzem nie interesują, wiedzą o tym, że przyjechał Herbie Hancock na koncert. I słusznie, bo to jest geniusz i gigant, prawda? Ale jeżeli przyjedzie Gary Barton, to tylko kilka osób będzie o tym wiedziało. A jeżeli chodzi o osiągnięcia na polu wiesz, instrumentalnym oraz tego, co zrobił dla instrumentu, co stworzył taki Gary Barton, który wymyślił w ogóle swój grip, sposób trzymania czterech pałek, zbudował, wyniósł tą technikę czteropałkową, umożliwiając takim gościom jak ja teraz granie w taki, a nie inny sposób, gdzie mamy nagle dojście do wszystkiego, do tych faktów. To są naprawdę szalenie niezwykłe rzeczy. A w dalszym ciągu on jest znany malutkiej, wiesz, grupie osób. A ja jestem zodiakalnym lwem i mam takie poczucie niesprawiedliwości, mi zawsze doskwiera. Mówię, psia krew, to nie jest fair. To ja jest tak samo ważny koleś dla muzyki, jak Jared, Korea i Hancock. Rozumiesz? Dobrze, ale ja myślę, że w każdej dziedzinie życia tak jest. Bo przyjeżdża zawodnik piłki nożnej, tysiące ludzi biegnie. A w Wieliczce mamy mistrza szachowego i kilka osób o nim wie. Ja wiem, ale powiedz mi, atletyka jest niedoceniona. Ale możemy mieć taką osobistą, personalną niezgodę na to, prawda? I powinniśmy się na to nie zgadzać. Nie zgadzam się z tym i nawet to się dzieje też w grupach tych samych instrumentów, które są w ogóle bardzo popularne, bo jest pianista taki, którego wszyscy muzycy jazzowi ogromnie kochają i znają i nazywa się Oscar Peterson. On ma taki wpływ, miał już, na muzykę jazzową i na tych wszystkich gigantów, niezwykły, ale on nigdy nie będzie miał takiego halo jak Jared albo Korea albo Hancock, mimo tego, że cała ta trójka bogów pianistyki jazzowej przyznaje się do tego, że ściągała z Petersona. Rozumiesz? I tu, panie profesorze, doktorze, docencie habilitowany, robimy przerwę. Oki? Game Boy Song. Znowu? Słuchamy. A co zagrać? Jak ty to powiedziałeś? Gość z Krasnego Stawu z gościem ze Strzelec Opolski, tak. A brzmi to światowo. Kilka razy tego słuchałam. No, ale bo Jakub jest niezwykły. To nieprawdopodobny facet. To jest takie naturalne przejście do MaBaSo. A to ciekawe, to ja teraz ciebie zapytam, a to jakie to jest przejście do MaBaSo? Bo Kuba Badach teraz dołączył do MaBaSo. Tak, ale to jest osobny projekt, bo MaBaSo to jest osobny trio. Tak, ale Kuba dołączył, wy byliście już po 2 płytach, on się bardzo, jak sam mówiłeś, strzelił w ten... Tak, ależ ty mnie sprawdzasz źle, ja wiem. Wiem. Musi się coś dziać, słuchaj. Tylko mi się to tak podobało. To był fragment mojego koncertu jubileuszowego z studia Agnieszki Osieckiej w Trójce. I to jest utwór, który my w ogóle graliśmy jako zespół Globetrotters przed MaBaSo jeszcze z Jakubem, bo przecież z Kubą przez 11 lat tworzyliśmy wraz z Jerzym Główczewskim i z Nipinoją zespół The Globetrotters. Zagraliśmy ponad 700 koncertów i nagraliśmy 4 płyty. To był kawał roboty. A później, kiedy ja założyłem MaBaSo, to też jest taka niezwykle dziwna sytuacja, że zadzwoniłem przygotowując trasę koncertową dla tria MaBaSo, właśnie zadzwoniłem do Ełku, do klubu Papaja i poprosiłem szefową i rozmawialiśmy właśnie o tym, żeby, bo już tak od jakiegoś czasu rozmawialiśmy, żeby wpaść do Papai. To jest fajne, bardzo małe miejsce, ale straszliwie fajne, klimatycznie niezwykłe i o szalenie życzliwą publicznością. I ona wtedy wpadła, bo ona kocha Kubę, więc ona wpadła na pomysł, mówiła, może byście z Kubą wystąpili. No my w ogóle, wiesz, nic, typu nie mieliśmy wspólnego wcześniej. Znaczy, znaliśmy się, graliśmy razem, ale nigdy razem, a to był zupełnie inny program, kompletnie. Poza tym MaBaSo gra pieruńsko trudne rzeczy, ale to pieruńsko trudne rzeczy. I no ja mówię, słuchaj, jak zadzwonisz i przekonasz Kubę, żeby przyjechał, to super. Dla nas szacunek mega będzie. No i Kuba się zgodził. I przyjechał, tylko że wiesz, no daleko mieliśmy strasznie do klubu i efekt był taki, że przyjechaliśmy spóźnieni, nie mieliśmy próby w ogóle, która była zaplanowana. No na Boga, mamy pełny koncert zagrać, wiesz, a my nic nie wiemy. Prawda była taka, że zagraliśmy może z 15 minut przed koncertem, czegoś tam na szybko ustalając, że to jest to, to jest to, to jest to. Koncert odpalił tak, że ludzie wyli w tym klubie. Myśmy sami odpadli. I Kuba po tym koncercie, następnego dnia się rozjechaliśmy, my pojechaliśmy dalej w trasę, on wrócił do Warszawy i z drogi zadzwonił, mówi, słuchaj, to nie możemy tego tak zostawić, jakaś masakra była, to coś tam wczoraj wydarzyło, wiesz. Ja się bałem, że to, bo czasami są takie improwizowane sytuacje, są jednorazowe i których nie można potem powtórzyć w żaden sposób, wiesz. Bo on wtedy wyszedł z propozycją, że zróbmy razem wspólny projekt MaBaSo i Kuba Badach. No i ja oczywiście... zachwycony, ale trochę mówię, trochę się bałem, że to być może tylko, wiesz, jeden raz nam się tak udało w klubie i będzie ciężko to, bo naprawdę wyszło świetnie. No ale rok później, o dziwo, zaczęło się zapowiadać bardzo konkretnie, bo dostałem, wiesz, nagle już gotowy plan trasy ogromnej. Projekt nazywał się Back to School, ponieważ wszyscy, ja, Kuba Badach, Michał Barański, Daniel Soltis, wszyscy pochodzimy z jednego miejsca, muzycznie z Wydziału Jazzu Muzyki Ozywkowej w Katowicach. No więc Kuba wymyślił, że nazywało się to Back to School, bardzo adekwatna nazwa. No i pojechaliśmy tak razem na trasę i to była jedyna trasa w moim życiu, na której wszędzie mieliśmy standing ovation. Wszędzie, ale tu znowu jest zabawnie, bo dobrze, teraz w ogóle uważam, że standing ovation jest nadużywany, bo bardzo często publiczność wstaje na koncerty, które... Ale ja widziałam, co chcesz powiedzieć, bo ja to na Facebooku widziałam. 4 razy się kłanialiście, 4 razy graliście i za każdym razem ludzie wstawali. No ja wiem, ale tu był, wiesz co jest dziwne? To był nowy projekt, który na plakatach był Kuba Badach i MaBaSo. Oczywiście publiczność, patrząc na plakat, widzi Kuba Badach przede wszystkim, bo Jakub jest szalenie popularny i ludzie go kochają i słusznie. No ale też to hasło niesie z sobą pewną informację, czyli idziemy na koncert Kuby Badacha z jakimś zespołem i wszyscy się spodziewali, że będą piosenki. Gdybyś ty widziała minę publiczności po pierwszym utworze... A to dlatego mnie tak zaatakowałeś. To było kompletnie, słuchaj, oni po prostu, wiesz, my kończymy pierwszy utwór i patrzymy na publiczność i publiczność ma, wiesz, to. Tak, bo Kuba też śpiewa typu... takie popowe piosenki, więc może myśleli, że... No o tym mówię, o tym mówię. A myśmy po prostu grali nasz program. Pieruńsko trudne utwory z podziałami nieregularne, z trudną harmonią, z improwizacjami otwartymi, długimi, gdzie Jakub występował jako instrument. On po prostu śpiewał bez tekstu tematy ze mną i śpiewał swoje sola. I po pierwszym utworze ta publiczność miała, wiesz, miała to. A w oczach było typu, czekaj, to nie jest chyba ten koncert, na który przyszedłem, przyszłam. I teraz... Oczywiście, wiesz, no, też mamy świadomość pewnych rzeczy i mieliśmy w czasie koncertu 3 piosenki tam, które tam umiejętnie żonglując układem programu wplataliśmy, więc były 3 piosenki z tekstem, ale generalnie można powiedzieć śmiało, że 70% tego koncertu były utwory instrumentalne, gdzie Jakub występował jako instrumentalista i stąd tak mocno to podkreślam, bo ta różnica w reakcji pomiędzy po pierwszym utworze, a po ostatnim utworze, to dla nas, wiesz, nie jest trudno uzyskać duży aplauz publiczności, jeżeli na przykład występujesz z jakąś bardzo uznaną gwiazdą, która jeszcze ma jakiś swój hit. To jest niejako taki samogaj, wiesz, grasz na koniec wielki hit i publiczność wstaje i wszyscy są zachwyceni. Ale jeżeli ty zaczynasz koncert i grasz coś, czego się kompletnie nikt nie spodziewa i nagle masz wrażenie, że ta publiczność w pewnym sensie jest przeciwko tobie i musisz ich zdobyć. I jeżeli na końcu masz takie reakcje, to wiesz, to masz pełne poczucie, że się owszem napracowaliśmy ciężko, ale udało się to zrobić. Stąd mieliśmy taką satysfakcję. To było niezwykłe. Jak również to, że ludzie pisząc komentarze, co znowu mnie okropnie cieszyło i cieszy, bo dalej gramy ten projekt, pisali o tym, że po raz pierwszy w życiu byli na takim koncercie, że wiesz, że taka muzyka improwizowana, że takie rzeczy, że takie formy, takie akordy, że w ogóle kompletnie coś innego, a równocześnie cały czas zabawa no i wzruszenia. No. Z tej trasy będzie płyta. Będzie płyta, tak, będzie płyta. I tak jak mówię, to jest naprawdę ogromna satysfakcja. Jedna pani w Szczecinie na przykład po koncercie przyszła z kwiatem, płacząc i powiedziała mi, nie wie pan, co pan zrobił dzisiaj wieczorem. I zostawiła mnie z tym kwiatkiem i poszła. No wiesz, to po prostu masz typu aleluja, no. Warto grać. Wreszcie, tak, wreszcie się czujesz, mówisz, dobra, to ma sens, no. A ja się teraz zrehabilituję, bo będzie całe MaBaSo. O Matko Boska. Z Kubą Badachem. Tak? Zobaczymy, tak, teraz arię na strunie G Jana Sebastiana Bacha. To zrobiliśmy to już w ramach projektu Kultura w sieci. Tak, tak, tak. A ty tam pięknie tłumaczysz, o co chodzi. Zobaczmy. A, pan profesor będzie, tak. Ale myślę, że zanim zaczniemy cokolwiek robić z tym tematem, to trzeba byłoby go po prostu zagrać klasycznie, w miarę klasycznie, no bo spodziewacie się, że na tym instrumencie aria na strunie G nigdy nie będzie klasyczna. Ja zaśpiewam arię. Tak. Robimy dokładnie to samo z sekcją, tyle tylko, że zmiana będzie dotyczyła nie harmonii, tylko zmiana będzie dotyczyła strony rytmicznej. Czyli postaramy się to pokazać w takim groove'ie hip-hopowym i drum and bassowym, drugi przebieg. Oczywiście już będą zmiany harmoniczne trochę, no bo nie sposób grać cały czas po prostu tego samego, ale będę się starał bardzo mocno trzymać oryginału. No zresztą zobaczymy. No. Natomiast chodzi nam głównie o to, że cała sekcja będzie grała zupełnie inaczej i teraz zobaczcie, jak to szczególnie to zestawienie hip-hopu z drum and bassem jest w pierwszym momencie mocno szokujące. Wypominać ci wieku, ale z tego składu, zabiłaś, który zagrał, jesteś najstarszy. Czy jesteś takim mentorem, trochę dyktatorem? Dziadkiem. Nie przesadzaj, ty w życiu nie będziesz dziadkiem, bo ty jesteś młody duchem. A czy oni cię słuchają? Jeszcze jesteś profesorem. Oj, przestań z tym profesorem, to w ogóle. No jesteś prawdziwym. Jestem, no i co? No czy chłopcy z MaBaSo, czy Kuba Badach, oni cię słuchają? Wszyscy się słuchamy. Hmm? Tu w tej formule, w takiej, w jakiej gramy, to w ogóle nie ma mowy o tym, żeby... Wszyscy się słuchają. Wszyscy się słuchają. Zresztą, szczerze mówiąc, to jest jedna z tych rzeczy najcenniejszych, jaką wyniosłem właśnie ze współpracy z Deanem Brownem, z tym Amerykaninem, co ci mówiłem, bo tam jest skład wybitny. To był koszmar, jak mnie zaprosili, bo z jednej strony się cieszyłem jak dziecko, wiesz, Marvin Smitty Smith, wtedy grał Hadrien Feraud na basie, Dean Brown i ja w kwartecie, teraz gra Linley Marta i Mateusz Pliniewicz z nami w kwintecie gramy, no ale to po prostu same takie nazwiska, że miałem, wiesz, Marvin Smitty Smith to była legenda, jak ja zaczynałem grać, to on już był legendą światową, wiesz, no grywa z McCoy Turnerem, Sonny Rollinsem i no po prostu gigant, cały czas jest i ja pojechałem z nimi na trasę, tak, i tam się bardzo szybko nauczyłem wielu rzeczy, które mi w ogóle zmieniły optykę na, wiesz... Staram się teraz bardzo oszczędnie używać różnych wielkich, wzniosłych słów, wiesz, o kreacji. Wielu rzeczy się dowiedziałem po prostu, jak nawalam warsztatowo, wiesz, jak muszę pracować nad tym, na siamtym i na owamtym i nic nie pomoże, że ktoś mówi o tym, że w ogóle, że to jest wielka sztuka albo coś. Dobra. Będę umiał to wtedy może mi się czasami zdarzy. A najważniejszą rzeczą jest to właśnie, co a propos, wracając do MaBaSo i do Badacha, że na scenie jesteś non-stop na 110% na umie obecny. Nawet jeżeli w danym momencie nie grasz sola, a twój kolega obok gra, a twoja partia jest taka, że jego partia jest taka, że nie wymaga twojej obecności w tym momencie, po prostu nie grasz na instrumencie nic, stoisz i czekasz, bo jest taki aranż albo coś, to wtedy taki kolega, jak ja gram solo, a on nie gra, to on pompuje swoją energię w moją stronę i ja to czuję. On stoi przy mnie i całą swoją osobą jest ze mną obecny. I to jest niezwykłe uczucie, jak cały zespół jest z tobą. Wszyscy grają na jedną osobę, żebyś ty wypadła najlepiej, jak się tylko da. Ja rozumiesz? To chyba zapętlę to, co mówisz. No kurczę, to jest niezwykłe, tego nie doświadczałem. Muszę powiedzieć, proszę mnie dobrze zrozumieć, ale to nie było obecne na scenie naszej. Bardzo często soliści kończą swoją partię i po prostu idą gdzieś na bok i generalnie mają w nosie, co się dzieje na scenie, bo właśnie skończyłem swoją partię, a tam czegoś takiego nie było nigdy. No to panie profesorze, czy pan uczy tego swoich studentów? Mówię to cały czas. czas. Mówię to cały czas i tak samo jak mówię, że nauczyłem się kolejnej rzeczy bardzo pięknej, że jeżeli jesteś na 100% i sprzedajesz siebie, wszystkie swoje, przepraszam, bebechy wywalasz na oczach publiczności i robisz to z całej siły, jak tylko możesz, to nie istnieje pojęcie błędu. Jeżeli się pomylisz, nikt z zespołu nie powie ci złego słowa. To w ogóle nie jest, ponieważ jak jesteś totalnie szczery, to nawet nieprzyzwoitym jest powiedzieć w takim stanie, że wyobraź sobie, że ja cię łapię na jakimś intymnym momencie, jakim jest improwizowanie, tworzenie czegoś w tu i teraz, w tym momencie i ty improwizujesz. Jesteś cała otwarta, tam siedzi pełno ludzi, wiesz, musisz się otworzyć, jesteś bardzo szczera i coś ci nie wychodzi. I ja mówię, a słuchaj, Renia, pomyliłaś się, wiesz, no to przecież ja wychodzę jak dupek, przepraszam. No tak nie wolno takich rzeczy robić. Jeżeli jesteś szczery. Natomiast w tamtym zespole i nikt ci nie zwróci uwagi na to, że coś się stało. Natomiast spróbuj przez moment po prostu sobie odpuścić, że właśnie no to się teraz trochę zrelaksuje, bo tam ktoś inny gra. To zaraz masz od zespołu po prostu zwrotną energię, wiesz. A jeżeli wychodzisz na koncert i po prostu masz jakieś fochy albo coś, po koncercie nie masz z kim gadać, bo zespół nie ma najmniejszej ochoty z tobą porozmawiać. Jesteśmy, wiesz, jedną brygadą, która gra do jednej bramki i jesteśmy niezwykle szczęśliwymi ludźmi. Dostajemy pieniądze za to, co kochamy i możemy grać swoją muzykę. To jest coś niezwykłego. Ja nie jestem zobowiązany, wiesz, do grania czegoś. Nie muszę się poruszać w tych kręgach stylistycznych, w których, no powiedzmy sobie szczerze, nie zawsze masz wolność artystyczną wyboru i musisz się poddać pewnym naciskom. To jest muzyka improwizowana, więc albo wychodzisz na scenę i jesteś tam na 100% normy, albo zostań w domu i w ogóle się nigdzie nie ruszaj. To niby proste rzeczy, ale wiesz, jak doświadczasz tego od takich ludzi, i doświadczasz tego osobiście, to uwierz mi, to po prostu zmienia ci kompletnie optykę. Ja się teraz często śmieję, jak oglądam różne wywiady i tak troszkę życzliwie podśmiewuję, bo myślę sobie zawsze, za dużo wzniosłych słów, a za mało po prostu roboty ciężkiej w tym wszystkim. Wiesz, ale nagroda jest piękna. Jest. Ale mnie poniosło. Proszę to wyciąć. 32 lata? Tak. I 32 lata? Dojeżdżasz do Katowic z Sopotu. Tak jest. No, naprawdę trzeba kochać. Albo swoich studentów, albo pracę. Ja lubię te, wiesz, mam kumpli po drodze. Mieszkają, wiesz, szczekają na mnie, znamy się dobrze. Machają do mnie ogonami, wiesz, puszystymi w różnych miejscowościach. Mówią, o to ten jedzie znowu z tymi pałeczkami. Znowu. Dobrze, ale ty lubisz studentów, bo ja widziałam na Facebooku, jak ty potrafisz ładnie o nich mówić, polecasz. Ale i ostatnio kocham, bo to jest, wiesz, no jak. Kajtek Koneczny. Aha. Boże, jak ty bijesz nad jego talentem. No ale bo to jest chłopak, na pierwszym roku nagrał tak piękny utwór, wiesz, że to jest... Nie chcę żadnego z nich wyróżniać, ponieważ podjęcie decyzji, oni są dla mnie trochę jak tacy, wiesz, wojownicy. To są fajterzy, to są ludzie, którzy w tych czasach teraz, Anno Domini 2020, podejmują się ścieżki, która jest mało popularna, która nie niesie z sobą żadnej pewności, że się uda albo że się nie uda, bo przecież wiadomo, że to jest, wiesz, no... Ciężka praca plus łód szczęścia, że zostajesz wiesz, na scenie. I jakże tych ludzi nie, wiesz, nie kochać. No. Nie da się w żaden sposób. A jestem ogromnie z nich dumny, bo robiąc profesurę, to zawsze podkreślam, że masz szereg obowiązków i czynności, które musisz spełnić, żeby przejść ten cały proces. No i większość z nich jest mało wdzięczna, jak się domyślasz. Jest dużo papierologii i różnych takich rzeczy, które nie kochamy. Ale jest też taki obszar, który cię zmusza do tego, żeby na przykład zebrać wszystkie dokumenty, musisz przedstawić swój dorobek. Więc jesteś zmuszona do tego, żeby zebrać swoją dokumentację i nagle jak masz to wszystko przed oczyma, to do ciebie docierają różne rzeczy, o których nie masz zielonego pojęcia. I między innymi jedną z tych rzeczy było to, że oczywiście musiałem podać wszystkich swoich absolwentów, którzy byli w klasie oraz czym oni się zajmują i wyobraź sobie, wtedy miałem, jak to robiłem profesurę, to miałem 21 absolwentów, z czego tylko jeden nie został w zawodzie. Co uważam, że jest po prostu mega sukcesem. Mega. Mega. No. A teraz posłuchamy, jak grają twoi studenci. Koncert odbył się w Katowicach. W sali Nospół, tak. Piękny koncert. Solamnia. Solamnia. Jesteś dumny z nich? Ojej, ale jak? Okropnie. Okropnie. Dałbym się pokoić za każdego z nich. A czy nie jest czasem tak, patrzysz jak gra taki młody człowiek i myślisz sobie, lepiej gra niż ja w jego wieku? O, jesteś kompletnie obok. I znowu powiesz, że się czepiam. Oni wszyscy grają lepiej niż jak ja grałem w ich wieku. Wszyscy. I nie mówię tego, to nie jest jakieś tiu. Wiem, co mówię. Jak ja zaczynałem, miałem 19 lat, jak zaczynałem, to w kraju oprócz mnie był Karol Szymanowski, mój kolega ze studiów, i był Jurek Milian. I to było wszystko. Nie mieliśmy... Czyli jeden, Bernard Maseli będzie miał swoich następców. To jest naturalne. Jeżeli wszystko jest zdrowe, jeżeli system jest zdrowy, to powinno być tak, że kolejne lata przenoszą wszystko na wyższy level. Teraz obecnie jest taka sytuacja, że ktoś, kto zdaje do mnie na pierwszy rok na studia, każda jedna osoba gra lepiej niż wtedy, jak ja grałem w jego wieku. A wielu z nich zdaje na studia, grając na takim levelu, na jakim ja grałem z dyplom swój, kończąc studia. I to jest naturalne, no. Zupełnie naturalne, wiesz, myślę, że za 10 lat ci następni będą znowu grali, bo ciągle grają coraz lepiej, coraz lepiej. Jest na szczęście taka dziedzina, w której ciągle ich jeszcze przewijam. Jestem po prostu starym dziadem. Mam więcej lat i... Udaję, że nie słyszę. No dobrze, ale jak powiemy, że Walk Away obchodzi w tym roku 35-lecie. Tak jest, tak. I Walk Away nagrał po... prawie 15 latach nagrał płytę, pierwszą studyjną po tylu latach, Matko Boska. Coś jest takiego, że od pewnego momentu czas zaczyna biec tak szybko. Nie miałem świadomości, że tyle lat nie nagraliśmy niczego. Ale chciałoby się powiedzieć, cholera jasna, przez pandemię znowu nie było. No co ja zrobię? Całe mnóstwo projektów padło, wiesz. Laboratorium padło, które miało mieć 50 lat, wiesz. Ja co prawda zakończyłem działalność z zespołem Laboratorium, no ale się umawialiśmy, że jak będzie koncert jubileuszowy, ponieważ gram na ostatnim płycie Laborki, no i spędziliśmy z sobą trochę czasu, no to oczywiście się pojawi z przyjemnością, żeby się spotkać, bo ich kocham wszystkich, no ale znowu nic. Tylko, że wiesz, ja myślę, że i w przypadku Walk Away, i w przypadku Laboratorium to klasycznie będzie coś odwlecze, bo myślę, że jak. Ale powiedz mi, czy ten przyszły rok nasz, 2021, jest w stanie unieść te wszystkie przesunięte trasy koncertowe, te wszystkie przesunięte koncerty, imprezy? Nie mam pojęcia, to będzie bardzo dziwne. Bardzo dziwne, bo tyle rzeczy się jakby poprzesuwało. Na pewno będzie bardzo dziwnie, ale nie wiem, nie powiem ci. Gramy. No. Walk Away. Tak się zastanawiamy, ale to prawdopodobnie było 30-lecie Walk Away. Myślę, że tak. Tak. To teraz wracamy do lat 90. Już co prawda powiedziałeś o tym, jak z Urszulą Dudziak supportowałeś koncerty Milesa Davisa. Korzystaliście z jego sceny, z oświetlenia, z garderób. Jak wy się wtedy czuliście? No, byliśmy młodzi, głupi, obrzydliwie. Bo nie wiedzieliśmy, co nas spotyka. Rozumiesz, otwierasz koncerty Milesa Davisa, no, a ja mam 25 lat i mi się wydaje, że całe życie tak będzie. Że będę wchodził na salę, a na sali będzie 14 000 ludzi, wiesz. No po prostu, ach, słuchaj, jest z tym związane tyle anegdot, ja to sobie zostawiam na starość, napiszę byliście książkę. Byliście fajnymi, ja zaraz zapytam cię o to, bo byliście na tyle fajnymi chłopakami, że Miles Davis bardzo was podobno polubił i pewnego dnia nawet nas zaprosił do garderoby. No tak, oczywiście, tylko że zespół był niedysponowany. Miles nas zaprosił, no tak, dlatego mówię, zwariowaliście ze szczęścia. Tak, nie, no wiesz, no zawsze ci trochę odbija, no działasz w takich okolicznościach, a nie innych i wiesz, koncert się kończy i oczywiście wielka balanga w garderobie, która jest ogromna, wiesz, i wszystko tam w tej garderobie mamy i jesteśmy po prostu fruwamy pod sufitem i w ogóle świetnie, a dostaliśmy zaproszenie po koncercie, że możemy wpaść do Milesa i Miles powiedział, że jeżeli mamy ochotę, to on nam zrobi, tak, zrobimy sobie zdjęcie wspólne, podpisze płyty, whatever, wiesz, no, a myśmy, wiesz, wybrali balangę. Do dzisiaj. Ale wysłaliście Dudziakową. Tak, Ula poszła. Ula poszła, wzięła na naszą płytę i dała, wręczyła Milesowi. A my do dzisiaj po prostu patrzymy na siebie, jak tylko wiesz, przychodzi ten moment wspominkowy i ktoś mówi o tym zdarzeniu, wszyscy mamy w oczach, wiesz, to samo. Po prostu patrzymy na siebie i typu, Matko Boska, kim byliśmy kretynami w ogóle, coś koszmarnego. Z tej całej trasy została mi jedna pamiątka. Z tych koncertów supportujących. Jedna pamiątka, którą mam w domu, wisi mi plakat na ścianie, na którym jest napisane Miles Davis und Urszula Dudziak meet Walk Away. I mam to na ścianie, wiesz, z jego grafiką, piękny plakat wielki. No ale w ogóle... Ale nawet po niemiecku to dobrze brzmi. Tak, ale w ogóle przeżycie niezwykłe, no oczywiście. Tym bardziej, że no, nie ma tam mowy o tym, żeby się skumplować z Milesem oczywiście. Natomiast dosyć dobrze poznaliśmy zespół i poza tym uczestniczyliśmy po raz pierwszy w życiu w takiej topowej produkcji jazzowej, bo mimo tego, że to jest muzyka niszowa, to w dalszym ciągu są nazwiska gwiazdorskie. Prawie, wiesz, no Miles był celebryta w pewnym sensie, którego popularność daleko wykraczała poza ramy muzyki jazzowej. No i te produkcje to były prawdziwe produkcje na poziomie największych produkcji popowych, więc po raz pierwszy doświadczyliśmy ścisłych restrykcji, ograniczeń czasowych, co w tamtym czasie, bo to były początek lat 90. W tamtym czasie było bardzo mało popularne w naszym środowisku. Nagminne było na przykład przeciąganie koncertów na festiwalach, co było zmorą, co wspominam bardzo źle, ponieważ graliśmy wtedy z Ulą Dudziak i Ula jako wielka gwiazda bardzo często występowała ostatnia na festiwalach, co powodowało, że po prostu, wiesz, no, wchodziliśmy na przykład po 3-godzinnym opóźnieniu na scenę i dla publiczności, która była masakrycznie zmęczona, już nie miała ochoty słuchać, a tam na koncertach Milesa mieliśmy pół godziny, dokładnie ni mniej, ni więcej, tylko pół godziny przed jego koncertem i stał facet z boku sceny, jeden gość, który odpowiadał tylko za to, żeby pilnować tego pół godziny. On stał i nam precyzyjnie pokazywał z boku sceny. Wiedzieliśmy 10 minut, 7 minut. Po prostu i wiedzieliśmy, że jak będzie 0, to po prostu wyłączą wszystko. Światło i dźwięk wyłączą w jednym momencie. A czy z boku naszej sceny ktoś stoi i nam pokazuje, nie mamy czasu. Więc kończyliśmy zawsze tak, żeby się wszystko zgadzało, ale to było no taka pierwsze zetknięcie z taką totalnie profesjonalną działalnością, gdzie po prostu wszystko ma ręce i nogi, ktoś panuje nad tym, co się dzieje, gdzie jest świetne światło, świetny dźwięk, wszystko to wygląda, brzmi znakomicie. No oczywiście też spotkaliśmy się z czymś, co na początku wywołało nasze oburzenie, ale jest zupełnie naturalne, bo jesteś tylko jakimś tam dobarwieniem koncertu malutkim, który ma w jakiś sensie zapewnić czas przed główną gwiazdą, no ale nigdy nie dostaniesz takiej oprawy, jaką dostaje główna gwiazda, czyli jak wychodziliśmy z Urszulą, to światła były po prostu malutkie, wiesz, tam jakieś trzypunktowce na scenie, wiesz, wszystko w takim półmroku. Nagłośnienie też szło powiedzmy na 25% mocy. No i potem, wiesz, wchodzi Miles po nas i po prostu nagle jest, wiesz, i wszyscy mają wow, no ale wiesz, show biznes, no po prostu. Ja bardzo dużo rzeczy się uczyłem tam i bardzo, bardzo dobrze to wspominam. No to słyszę, jak opowiadasz, jeszcze z takimi emocjami w sobie. Cofnijmy się do roku 91. Walk Away z Ulą Dudziak. Nie będzie Milesa Davisa. Odżywają wspomnienia. No tak, tak. Studiowałaś w czasach, kiedy królowała muzyka klasyczna. Wtedy to mówiło się, że jazz to nie muzyka, że niszczy instrumenty. Nie, ja bym tak tego nie zmogę się zgodzić, bo właśnie... A ten portier to was tak bez problemu wpuszczał, żebyście poćwiczyli, czy musieliście używać? Ale to mówisz o dwóch różnych rzeczach, bo jazz jako jazz... Ja jeszcze, mówiąc kolokwialnie, mało elegancko, załapałem się na końcówkę szalonej popularności muzyki jazzowej, gdzie mieliśmy pełne sale wszędzie i już nie mówię o tym, że Walk Away miał popularność na poziomie muzyków popowych w pewnym momencie. Były takie 2 lata, że na przykład w klubie Akwarium graliśmy 7 dni pod rząd, codziennie wieczorem ten sam program i codziennie kilkaset osób odchodziło od bramki, nie mogąc wejść, ponieważ strażak nie zgadzał się, żeby ich wpuszczać, bo to było na piętrze w Akwarium w Warszawie i bali się, że się po prostu to wszystko zawali. Było tak strasznie dużo ludzi. Natomiast jeżeli idzie o edukację, to na poziomie takim podstawowym, tak jak mówisz, szkoła średnia, ognisko czy coś, no to ciągle jeszcze było, jazz był postrzegany jako muzyka gorszego sortu i niszczenie instrumentów w takich ekstremalnych przypadkach. Byli nauczyciele, którzy mówili, że to nic innego jak niszczenie instrumentów. I ja wiem, do czego pijesz, bo kiedyś takiego wywiadu udzieliłem i mówiłem o tym, że musieliśmy kupować alkohol dla portiera, żeby nas wpuszczał w nocy. No to też prawda taka, że jeżeli chcieliśmy sobie naprawdę pograć sami zespołowo, no to się już nie dało tego ukryć. Musieliśmy czekać, aż wszyscy pójdą do domu i nauczyciele pójdą do domu. No i wtedy szkoła oficjalnie była zamknięta, więc my od czasu do czasu kupowaliśmy mały prezent dla pana portiera, który nas wpuszczał i pozwalał nam tam jeszcze kilka godzin siedzieć i łupać w te instrumenty. I nikt z nauczycieli się nie dowiedział, że my tam sobie ćwiczymy nielegalnie muzykę jazzową. Tak było, to prawda. Nie wymieniłam wszystkich składów, zespołów ludzi, z którymi grałeś, a byli to na przykład Anna Maria Jopek z Patem Metenem, Krzysztof Ścierański, Zbigniew Preissner. No, o Globetrottersach troszkę powiedzieliśmy. No było tych ludzi. Ja mam wrażenie, że to jest nie do ogarnięcia dla normalnego człowieka, ale ty chyba lubisz taki ruch w interesie. Lubię, tak. A dlaczego to mówię? Nie pomyślałeś, żeby książkę ktoś, albo żebyś sam napisał, albo żeby ktoś zrobił z tobą taki wywiad rzekę? A wiesz co, słowo, no to tak, to w takiej formie mogłoby się udać, natomiast ja jestem muzykiem, ja się zajmuję tworzeniem dźwięków. Byłoby o czym pisać. No byłoby, ale gdybyś kogokolwiek spotkała z dużym stażem, to praktycznie wszyscy ci muzycy to skarbnica wiedzy. No. Niewiele osób się decyduje na to, żeby przelewać na papier, ponieważ no wiesz, my jesteśmy zakręceni na punkcie dźwięków i wiesz, śpisz z tymi dźwiękami, budzisz się z nimi i myślisz o dźwiękach, no nie myślisz o tych... Historie odżywają przy okazji takich spotkań i to jest fajne, że mogłem się spotkać z wami dzisiaj. Na zakończenie utwór z koncertu, który nagrałeś dla Dworek TV. Co to będzie? To będzie Prząśniczka. Stanisław Moniuszko i Prząśniczka. Bardzo piękny utwór. A ja ci bardzo dziękuję. Ja dziękuję. I dziękuję, że wzięłaś trampki. Nie czuję się osamotniony. Chciałam się tak wpasować. Dzięki wielkie. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję.